Dzień dobry z Waszyngtonu, kłaniam się nisko. Jak widzicie, słońce świeci, temperatura w ciągu dnia sięga 29 stopni. Ludzie spacerują sobie w parku Lafayette przed Białym Domem. W stolicy USA mnóstwo turystów. Już wkrótce zacznie się piękna amerykańska jesień, ale w sklepach już zima. Nie pozwalają nam zapomnieć o tym, że już wkrótce trzeba będzie pożegnać się z krótkim rękawkiem czy krótkimi spodenkami. W stolicy USA można już kupić ozdoby świąteczne, lampki, choinki, dekoracje na Boże Narodzenie. Jest w czym wybierać. Przypomnę, mamy połowę września, ale sklepik należący do Białego Domu już w maju rozpoczął sprzedaż okolicznościowego ornamentu na Boże Narodzenie 2017. Na ścianie budynku pojawiła się taka oto reklama jak za moimi plecami. Co roku Stowarzyszenie Historyczne przy Białym Domu przygotowuje taką ozdobę od 1981 roku. Tegoroczna upamiętnia prezydenta Roosevelta. Chcecie zobaczyć ten sklep? No to zapraszam. Pytanie tylko, czy to wszystko nie za wcześnie, ale handlowcy przekonują, że nie. Na przykład oferują już specjalne bożonarodzeniowe pożyczki. Tłumaczą, że można już teraz wybrać prezent dla ukochanej osoby i spłacać go w ratach do grudnia. My na pewno zobaczymy i usłyszymy się szybciej niż w grudniu. Kłaniam się nisko, Paweł Żuchowski.